zapisał. Zapisał wiersze, które mówiłam i zapisał to, co mówiłam. Jak to jest w tej chwili? Bardzo dużo mam wyjazdów z tą książką. Są historie, które, ja powtarzam, no, nie wymyślę tych historii, które przed chwilą powiedziałam, ale często jest tak, że powstają nowe. Dlatego myślę, że wymyśliłam sobie takie spotkania, żeby nie mówić tylko o sobie, tylko żeby mówić o pracy mówić, czytać wiersze, bo między innymi tego chyba uczyłam, że wierszy nie trzeba recytować. Wydaje mi się, że strasznie ważna jest po prostu myśl, którą trzeba przekazać. Pamiętam, że zawsze mnie dziwiło, że w szkole, że się mówi normalnie, co się odpowiada, a potem się zmienia głos i mówi drobny, wychudły, z oczyma jasnymi i tak dalej. To znaczy nie wiem, dlaczego się zmienia głos, dlaczego tak jest. Mi się wydaje, że w szkołach trzeba strasznie pilnować, żeby dzieci jakby zbliżyły się do tych wierszy. No to jest wspaniały wasz pomysł, Tomku i Piotrze, i wszyscy te wiersze, które są tam wypisane, z którymi można... Ja też się bardzo cieszyłam, jak w metrze w Warszawie były wiersze, żeby jakby zbliżać się, żeby zrozumieć, że jakby od człowieka do wiersza w gruncie rzeczy bardzo blisko, a może jak daleko, jak blisko, to mi się Konwicki przypomniał, z jednej strony blisko, z drugiej strony może daleko. Afrykański wiersz o lwiej gazeli, to ksiądz Paszek napisał, to mi się skojarzyło, bo wyście przyszli i zatrzymaliście się. Jestem pełna podziwu dla was i bardzo wam dziękuję. Afrykański wiersz o lwiej gazeli powiada, że oboje muszą umieć biegać, żeby przeżyć. I że właściwie każdy musi co rano zaczynać swój bieg. Tak dziś wygląda świat. Ale poeta w tej sytuacji powinien od czasu do czasu wołać: zatrzymaj się. Bez względu na to, czy uciekasz, czy ścigasz, bo nigdzie ani przez chwilę nie będzie cię naprawdę. Jechaliśmy przed świtem, Miłosz, po zamarzłych polach. Czerwone skrzydło wstawało, jeszcze noc. I zając nagle przebiegł tuż przed nami, a jeden z nas pokazał go ręką. To było dawno. Dziś już nie żyją ni zając, ani ten, co go wskazywał. Miłości moja, gdzież są, dokąd idą błysk ręki, linia biegu, szelest gród? Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia. Nie możesz dać, czego nie masz. Czego nie możesz dać, to posiada ciebie. To napisał ksiądz Pasiek też. Ja myślę, że to można nad łóżkiem sobie powiesić. Jest to przecież cztery linijki. Właściwie, prawda, wszystko właściwie powiedziane. A Wisława Szymborska, którą oczywiście zachwycam się, jak my wszyscy, powiedziała... Tak? Co się dzieje? Powiedziała w drobnych ogłoszeniach, jest takie ogłoszenie. Ktokolwiek wie, gdzie się podziewa współczucie, wyobraźnia serca, niech daje znać na cały głos, niech